Dobry, dobry, dobry. Dzisiaj mam na tapecie, jak widać, pompa czytłokowa Hardy typ 1301. To jest od opryskiwacza Hardy 1000 litrów. Mały taki zawieszany. No i się okazało, że nie mogliśmy go uruchomić, jakby pełen zbiornik coś tam zasysało, jak jest trochę mniej cieczy, nie było. Ciśnienie w ogóle było za niskie, także zamówiony został zestaw naprawczy oryginalny Hardiego. Ten tu kartonik, czyli tak, trzy membrany. No to cały komplet tutaj do tego, trzy membrany, sześć zaworów. Uszczelniacze, uszczelki, znaczy o-ringi, uszczelki. Tu już jedną membranę założyłem, to jest jedna membrana, to jest druga membrana. Założę teraz, są takie silikonowe, ta była oryginalna gumowa. Dwie końcówki oryginalne, dysze, zaworeczki. No i co? Raz, dwa, trzy uszczelki. Wkrótce jedna uszczelka pod korek od filtra zsawnego. No i bez mała 3000. No a tak wyglądały zawory w pompie. Wszystkie uszczelki, się łamały się. I tak one wyglądały. Tutaj zawór jest niby dobry, w środku jest uszkodzony o-ring. Sama wymiana o-ringu, może mijać się z celem. Jest następny zawór uszkodzony. Tych dobrych jest bodajże 4. No, w sumie nie są do końca dobre. Tutaj też jest uszczelki, nie ma w środku. Ale to już one swoje przerobiły. Tego włożę nowe. Tak to wygląda. Także lecę dalej z tematem. Oczywiście co w zestawie? Przyszły nowe śruby. To jest nowa, to jest stara, ale oczywiście podkładki już nie ma. Chcę zastosować nową membranę, trzeba to ułożyć do tego podkładeczkę z własnych, jak to się mówi, z własnych zasobów. Głowica. Dosyć ładnie to wygląda. Nic z tym nie robi. Wszystko jest ok. Ważne, że jest rozsadzone. Tutaj mam trochę plastików. Tu chciałem, założyłem taką zwykłą wędkę roweru z okrągłą paską. Zdawało to egzamin, ale nie do końca. Wiadomo, że to nie jest to, co powinno, bo jest mniejsza powierzchnia tego. Mało było składanie, także opryskiwacz, wymiaki, też nie. No i obiecany, który zawarto pamięta. No i tak wygląda ów opryskiwacz. 12 metrów, lance hydraulicznie rozkładane. Hydrauliczne poziomowanie belki. Wleciał nowy manometr, nowe uszczelnienia na rozdzielaczu. Obudowę filtra trzeba było też wymienić, bo była zepsuta. Wskaźnik poziomu cieczy roboczej. No i tu działamy. Grzebie z tym. Przypędziłem teraz na halę, bo potrzebuję gdzieś tutaj mnie. Drat był z te zaginęło. Szczotka do metalu, ale nie widzę, nie mogę ich zlokalizować. Nie wiem, czy będziecie coś widzieć. Tutti też jest wczoraj wspomniana sandzarka. Jak już się pokazuje, bomneta. Dziadek Zetur 7211. I tu jest to nasze nowe urządzenie. Sadzarka Gemini Bomet.
odsiewaczem nawozu, z kwasoporki nawóz. No i teraz patrzcie, firma, która nam to sprzedała, się nazywa jakiś tam Agrostal. Wola Różnicka, czy Różaniecka. O, tak o, Frompol, gdzieś tam z południa Polski. Oczywiście belka ze światłami, podest, schodki, drabinka, kółka, obsypnik talerzowy. No i tak, to się nazywa Agrostal. A dzwoniliśmy wcześniej, taka firma Agromil z Wągrowca, chyba, czy gdzieś tam. No to między tą sadarką, a tą z Agromila, po negocjacjach cenowych, poprzez, jak to się nazywa, sprzedawcę, nie producenta, bo producent to jest Bomet, tak jak ten obsypnik Łukaszowy, no to wyszło różnicy po negocjacjach i z transportem, z czasem oczekiwania 4, prawie 5 tysięcy złotych taniej, mimo tego, że ściągaliśmy to z drugiego końca Polski, gdzie tu mieliśmy do Wągrowca niecałe tam, nie wiem, 150 kilometrów. Moglibyśmy zrobić sobie własny, ale wyszło to cenowo niekorzystnie. Także tak to wygląda. Sadzarka łopatkowa, koszyczkowa. Trochę tu ciemno, ale włazi. Tam jeszcze header od New Hollanda, od mojego bizona. Siewnik do cebuli. Tak, do cebuli, do innych warzyw takich okopowych. Marchewka, pietruszka. Konstrukcja duńska. Duńczyk to skonstruował jakieś 10 lat temu i zakupiliśmy to od niego za śmieszne pieniądze. No i robi robotę. Już tam widzieliście wczoraj wschody marchewki, cebuli. Widzieliśmy od niego jeszcze taką śmieszną przesypową przyczepę. Co Ignaś coś buduje podobnego. Samowyładowcza. A to jest taka zlejka. Tu. I tu na dole jest takie o kurbelka. Aufmachen, zumachen, kurwa, vollmachen. No i wszystko razem do kupy wzięte, nie? Zetur stoi przestawiony z tamtej strony, bo tam przyszedł siewnik. Zetur przyszedł na tę stronę. No i praktycznie nic nie robił, nie? Dobra, lecę dalej. Bo miałem skręcać pompę. W sumie dziś muszę uruchomić opryskiwacz, bo muszę kartofle popryskać. To prawda. No, dobra. Coś to do później. Lecę dalej. Miałem wam pokazać, jak wyglądają wczesne ziemniaki koło domu. O, tadam! O, tak o. Wyglądają sobie ładnie. O, jeszcze trochę i będą kwitły. Także jak mróz nie przyjdzie, chociaż mamy włókninę, system nawadniania giękowy na stołkach, jak nie zmarzną, no to będzie kasiura z tego. Trochę przymarzły, jak widać po liściach dolnych, delikatnie przymarznięte, ale poziomek jeszcze nie ma. Kto się zna, to wie, o co chodzi. Czerwono nie jest. To jest dobrze. A tu są giękowe marchełki. Bo wychodziło to gęste jak łysemu na głowie. No ale jest tu trochę tego. Gdzieś tam się pokazuje. Deszczu nie ma od kilku tygodni. Tu jest znowu cebula. Cebul. O, jak widać. No, jest cebula. Tutaj cała działka. Tu gdzieś kartofle wpadli, ale to nic się na obiad wykopie. Tak to wygląda. O kurwa, druty jakieś tu. Porozwalane wnyki. Poskładałem pompę w Hardim. No i leję wodę. Próba. Bo to jest tylko właśnie ten Hardi jest na te ziemniaki tutaj. Co są. Tamte co wczoraj formownicą Łukaszową jeździłem. I
No i to by było na tyle. A jeszcze może tę marchewkę tutaj. John Deere do sprzedania. Hardy. Nie wiem, czy już sprzedany, czy nie sprzedany. Horsch Pronto 4DC do sprzedania. Posiał chyba. Nie pamiętam, co nim sialiśmy. Groch albo łubin w tym roku. Także czwóreczka z nawozem oczywiście. Podściewacz nawozu. Sprawny. Elegancki. John Deere opryskiwacz. 740. No i Hardy Commander 3200. Kiedyś takiego mieliśmy, ale za mały. Za mały. No i tutaj co? To Ciucholand stoi kurwa ze tym zawieszanym. Taki łotu to, co wam pokazywałem, że pompę robiłem do niego. No to teraz naleję go wodą. Będę robił próbę. Tu jeszcze dyszę. Tu jeszcze muszę całe głowice założyć. Dwie, bo są odkręcone. No i z Ciucholandem. Tutaj nasz duży Hardy 4500 z Johnem 6210R. Wczoraj ten gienik latał, pryskał. Overum, jakby ktoś chciał, do sprzedania jest. Taki ładny czwórka. Elementy robocze ładne, chociaż te odkładnie mi tutaj brzydko wyglądają. Ale nie wiem czemu tak. Gdzieś tu końcówki bardzo są podtarte. A tak ogólnie to cała odkładnia jest gruba, tylko tak z centymetr jest tutaj zużycie jej. A reszta wszystko, wszystko ładne. Jak widać płozy. Lemiesze przed puszki, wszystko jest git. Tutaj to rolnik Łukasz jedzie. Teraz będzie przysługa za przysługę. W zamian za formownicę Łukasz bierze to i zawiera formownicę. O, Adaś, farmuś. Mówiłeś, że trzeba Annę wziąć do kopania. Zobacz kurwa, jaka Anna. Pierwsze co kupiliśmy, zanim koszyk sadzeniaka, to kupiliśmy Grimę SE 150-60. Chyba taki jak ma Łukasz Kłosowski. Tam gdzieś ta plandeka, wszystko jest do tego. Całe sterowanie, jak to się mówi, łączność z tym, z kabiną, z szoferem. Wszystko tam jest, także Grimę zostało zakupione. No jest zaniedbany, widać, że to kurwa nikt do tego ręki nie przykładał. Wszystko takie jak to u Duńczyków, jak trafisz, to niektóre jest ładne, niektóre jest zdewastowane, rozjebane. Ale on zostaje tu u nas, także nie sprzedajemy go, będziemy kopać swoje kartoszki. Jest tu plandeka to na niego, na ten dach, tu wszystko dookoła. Także można śmiało kopać we deszcze. I w śniegi, i w mrozy. Patrzę, jak tutaj to wygląda. Ja go oglądałem osobiście, jak byłem w Danii. To go oglądałem, no sprawny, chodzi wszystko. Gdzieś tam wiadomo, jakieś mankamenty są. Taśmy są w miarę zdrowe. Widać, że to dużo kartofli nie wykopało. Pręty nie są mocno powycierane. Tamte łętowniki, nie łętowniki, gdzieś jakaś linka jest zerwana, ale to drobny szczegół. Taśma ta jest chyba nowa założona. O ile się nie mylę, ta pierwsza. Tutaj wszystko. Lemiesze, nie lemiesze, to wszystko dosyć dobrze wygląda, bębny. Są tam koła te wszystkie, napędowe, nie napędowe. To dobrze jest, będzie robić robotę. No i tak to wygląda. Tam manitka z hali wystaje, bo jeszcze rzepaku trochę mamy. Dzisiaj ma jeszcze auto przyjechać po pszenicę. Praktycznie codziennie 1-2 auta jedzie. Brednówka. Z betoniarką. Nie wiem, nagrywałem film, jak robiłem przekładnie w tej betoniarce. Chyba nagrywałem. Także był film z betoniarką. No, działa, skrobie, miesza, bełta. Ligancko jest, kurwa, o, renóweczka. Ja bym to chciał do sprzedania, bo plany się zmieniły. Miała zostać na gospodarstwie ze względu, że to matura. Ale mamy za to manitkę tutaj na gospodarstwie, a Adolf został tam na drugim. No i Grégoire Benson. Elementy robocze, jak widać, odkładnie. Wszystko zicher. Przedpuszki, nowe lemiesze, nowe odkładnice,
wszystko jest nowe, założone. Teraz tak, lemieszcze, buta nowe założone, przewrócił tutaj chyba 1,5 hektara, to co koło domu. Także jeszcze komuś może długo, 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 długo posłużyć, nie? Rama prosta, niepogięta, niespawany, niewybity, fajny płużek. Można śmiało atakować. Dobra, to by było na tyle. Także trzymajcie się, do następnego. Na razisko, al dente, jak to pan Jacek mówi.